witam w następnym odcinku. Jak zwykle, najpierw szybki rzut na mapę z Oricum, którym byliśmy ostatnio. Postanowiliśmy przenieść się tutaj do plaży Palesi. Używamy tej drogi tutaj przez górę. Niesamowita trasa, słuchajcie. Piękna, piękna, piękna droga. Gorąco polecam. Sama w sobie jest już atrakcją. A my wybraliśmy pierwszą plażę, która jest zaraz za tymi górami. Tutaj plaża Palaseis. To jest nasze kolejne miejsce. I muszę powiedzieć Wam, że to była jedna z najlepszych miejscówek, jakie mieliśmy w Albanii. Więc zapraszamy do obejrzenia tego odcinka. Niedźwiedzia, żeby powiedział nam i wytłumaczył tak po męsku, profesjonalnie, no ale niestety mówi, że jest nieśmiały, a każdy, kto go zna, to uśmiałby się i zresztą jak on nieraz mówi, że jest nieśmiały, to wszyscy się śmieją, bo on naprawdę w życiu byście nie uwierzyli, że jest nieśmiały, ale do rzeczy. Chciałam Wam powiedzieć o tych podkładkach, tych cosiach plastikowych, które nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywają, ale zdają egzamin. Zawsze używamy nie tylko jak się zakopiemy, ale także, żeby wyrównać poziom. Jeżeli nie jest równo tam, gdzie stoimy, można sobie podłożyć jedną, dwie. On kupił jeszcze potem takie metalowe, więc generalnie możemy podkładać i on się bawi, jest w siódmym niebie. Po prostu czuje się fantastycznie. No, bardzo, bardzo ważne zadanie, a ja spokojnie sobie stoję i kręcę.
czasem przychodzi deszczowy dzień. I tak po dwóch dniach fantastycznej pogody ranek przywitał nas tak. I w cięło po plaży, może zrobiło się dość burzliwe, więc stwierdziliśmy, że bezpieczniej będzie się ewakuować i znaleźć jakieś inne miejsce. Ale o tym już w następnym odcinku.